temat twój i Popo? No o co tutaj chodzi? Co to za sytuacja? Ale to wszystko przez Boxdela się w sumie zaczęło. Na Cage'u Popo, gdzie dostał telefon, z kim by przedłużył gatunek i powiedział, że akurat ze mną, akurat jeżeli chodzi o zawodniczki MMA, więc no tak. Tak wyszło, no więc śmiesznie, bo ludzie jakoś to podłapali, Boxdel to cały czas poddymia i chłopaki też odksają, cała grupa poddymiają to na Twitchu, aczkolwiek już w tym momencie się już chyba trochę sytuacja uspokoiła, więc wydaje mi się, że już jest bardziej stabilnie, że tak to ujmę. Ale słuchaj, dla ciebie to bardzo duży komplement, jesteś przepiękną kobietą, więc myślę, że no tutaj nie ma się co smucić raczej, żeby się tego cieszyć. Smucić, może nie, źle to... Absolutnie, ja Popo bardzo, bardzo lubię, jest bardzo fajnym chłopakiem i zresztą rozmawiamy, bardzo fajnie mamy kontakt, więc myślę, że spoko, ale no niestety muszę zasmucić wszystkich widzów, bo on ma dziewczynę. On, Popo ma dziewczynę, niestety. Mówi o tym, podobno o tym mówił, aczkolwiek ja nie słyszałam i poddymia tak czy siak te filmiki, które ogląda ze mną, więc ja tutaj nie wiem, czy tutaj jakieś nie idą dwuznaczne sygnały, ale no kurczę, no, młody chłopak, ja go bardzo lubię, ale nie wiem, czy coś z tego będzie więcej, ale ogólnie ship podbił internet